1 grudnia odbył się turniej szachowy w szkole podstawowej nr 6. Można było śledzić najmłodszych podczas rozgrywek. Obecnie w województwie pomorskim w edukacji przez szachy uczestniczą 53 szkoły. Jednak szóstka jako pierwsza przystąpiła do projektu dzięki zaangażowaniu dwóch nauczycieli, Marka Ferdynusa oraz Moniki Skowrońskiej. Koncepcja powstała z inicjatywy Polskiego Związku Szachowego i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wymagała ona wprowadzenia zajęć na co najmniej 2 lata. Czy jest to kolejny chyba szósty turniej, który organizujemy dla uczniów szkół podstawowych w powiecie kościerskim, z tym, że musieliśmy ograniczyć teraz ostatnio jakby zawodników do uczęszczających do szkół podstawowych w Kościerzynie, bo pierwsze turnieje już liczyły 80 uczniów i po prostu nie ogarnialiśmy tego wszystkiego. Gra w szachy stymuluje rozwój intelektualny i emocjonalny. Cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród uczniów. Duże wsparcie dyrekcji oraz władz miasta pozwoliło, aby w szóstce szachami zostały objęte wszystkie klasy drugie i trzecie nauczania zintegrowanego. Dzięki licznym sponsorom nagrodę otrzymali wszyscy uczestnicy turnieju szachowego. Zawodników wspierali i dopingowali najbliżsi.